George, ty będziesz tutaj czekał, czy ja mam cię... A poczekaj tu jeszcze chwilę. Co, dajcie mi zabrać przynajmniej. Chodź i co? Ha. Chodź. Ha, ha. Jak ja to kocham. Biegną, jakie... Uuu! I nie ma wojowników. Ej, taki psikus. A nie ma takiegoś dowódcy, czy coś w tym stylu? Ojdź. Ej, no miałeś... Kurde. Dobrze. Wiem, na ile mi starczy tych mikstur, ale postaram się jakoś tak... No nie wiem, oszczędzać mikstur many raczej się nie da. A pan co tutaj robi, przepraszam bardzo? No trudno, przynajmniej mieczyk twój się fajnie sprzeda. Więc nie narzekam, że tu leżysz. A gdzie jest teraz skrzynia? Za ciężkie. Starą skrzynię bym otworzył, ale takiego czegoś nie otworzył. Szanie to, tej dupy. To jak zwykle nic nie ma, prawda? Te dupy są te kurne poziomy. Uiii. Ojdź. Dobra, George, idziemy dalej. Dobrze, idziemy dalej, tak? Okej, okay, za mną. Za mną. Ruszajmy. Ruszamy. Przed siebie. Pijemy łyczek miksurki i ruszamy. Robimy quick save'a. I zabijamy. No, nie potrwa zbyt długo niestety. Chodź. George! No... Nie, ja się czasami zastanawiam, po co ja ciebie biorę do tej walki, naprawdę. Się tam kurde baw z nim. Idzie gdzieś. Jak cię zabiją, to nie przyłaź do mnie z pretensjami. Bo to będzie tylko twoja wina. Hej, ale mu dokopałem. Samą krytykę ty masz wysoką, wiesz, naprawdę. Kurwa, rok. O, co tu padło? AB mi padł. What the fuck, co to było AB? Ktoś pamięta? No, metrowy kufra oczywiście nie otworzę. Mogę się przynajmniej nauczyć do otwierania tych metalowych kufrów, ale to trzeba mieć trochę umiejętności złodziejskich, co by mi zajęło jeszcze jakieś nauczenie się umiejętności złodziejskich, czyli jeszcze jakieś, no nie wiem, ale 20 na pewno by się musiał punktów, czyli dwa levele. George, nie zagłuszaj tego, co ja mówię. Walisz się, nie chcę się czekać. Fajnie, umierajcie. Umierajcie! Pal się. No, jak ty to zrobiłeś, dziadu? Morderca do mnie! Wymordowałem prawie cały Vanguard i dopiero teraz morderca do mnie gadał. Dowódca! Say goodbye!
Albo say hello to my little friend, ale teraz akurat to nie jest zbyt dobry pomysł. George, utrzymaj się tam jakoś, ja cię bardzo proszę. Bo w takim momencie nie chcę cię stracić, wiesz. Uiii. Hej, ale mu dokopałem. Ale mu dokopałem, nie mogę. Dobra. Ale widzicie, fajny quest nam zaliczyło. Dwa do buntowników. Tutaj chyba nic nie ma za bardzo. Albo w sumie ognisko to nie jest taki zły pomysł. Mam trochę do... do usmażenia. Ale wiecie co, za 50 tych surowych są tylko opiekę, bo... może mi się przydać surowe mięso. Chyba Silden, nie pamiętam czy taki quest był. Ale coś mi się kojarzy, że trzeba było przynieść... przynieść surowe mięso i to właśnie coś koło 50, więc... orka chcę, orka! Nie George! Posuń się, nie chcę ciebie! Orka chcę, dobrze. Tu co jest? Jakieś pierdoły, pieczeń, gulasz, chleb, woda. Metalowy kufer, paczki. Coś ciekawego tu piszą? Nie ma tu nic ciekawego. Dzięki, Bessie, za odpowiedź. Paczka z bronią. I właściwie to chyba już wymordowaliśmy cały Vanguard, więc możemy spokojnie jeszcze wykonywać resztę questów. Idziesz, George'u, idziesz. Come to the light. Tylko się nie zgub, dobra? Bo postacie z Gothica 3 bardzo łatwo się gubią. Oj, oj, oj. A gdzie jest ten taki fajny gościu? Cobren chyba się nazywał. Co mi dał questy? Tylko mi nie mówcie, że on padł, dobra? Bardzo was proszę, nie mówcie tego. Że on nie żyje. Nie mówcie mi tego, ładzi ludzie, ja was proszę. Ja pierdolę. Padł mi chyba ten gościu, co mi dał quest na to, żeby odprowadzić George'a. Jeszcze jednego, no ja w nie wierzę. Po cholerę taki debil się pcha do walki, skoro jest ważny dla... Nie. Robar... Co chcesz? Nie chcesz przyjąć George'a, co? Pod swoje skromne progi. George, nikt cię nie chce. Jezus Maria, w Gothicu 2, 1 był bardzo fajny. Bardzo fajna sprawa, że ważne postacie, które miały jakieś questy, były nieśmiertelne. A tutaj to kurde nawet. Każdego możesz zabić. Cały kraj możesz rozwalić ze wszystkiego, co się rusza. I kurde, być happy. No nic, George'u. Zaczekaj się tutaj. Utrzymam pozycję. Kurwa. Pieprzone dziadostwo. Nie, sorry ludzie, ale... naprawdę... hamowa najwyższej wagi. Nie wiem, on chyba chciał jeszcze jakieś mięso. Ktoś tutaj chciał mięso, ale on też nie żyje. Ja pierdolę.
Tyle questów poszło się jebać tylko dlatego, że te ciule się pchały do walki. Jak kurde niewolnik może walczyć z całą armią orków? Mówili, że w patchu 1.7 poprawili sztuczną inteligencję. Ludzie, co ja mam zrobić, co? Za ciężkie. Teraz mi się to przydało, bo jakoś fajnie wygląda ten kufer. O Jezus, dobra, ludzie, wiecie co? Zrobię sobie taki bajer, że... Nie wiem, przyda się do tego jeszcze gościa. Gościa, co mi zlecił zabić tych 5 dowódców, wezmę sobie od niego kasę. I na chwilę przerwę nagrywanie, popatrzę sobie... Na chwilę na ten... Na obecną sytuację. Czy jakieś questy mi zostały, czy coś. Jezus, ale żem się skurzył. Kurde, mogli mi dać questy, które mogłem wykonać, które mogłem zebrać expa, to nie! Pieprzone orki musiały ich zabić, prawda? O Jezus. 5 orkowych przywódców nie żyje. Chwała Inosowi! Naprawdę jesteś bohaterem, wiesz, przybyszu? To wszystko, co udało mi się zabiorę się nie... Niechaj Ino... Dziękuję ci bardzo, 4000, mam zawsze coś. Dobra, ludzie, zaraz do was wracam. Okej, jakby sobie tu już wróciłem. Pójdę sobie sprzedać te pierdoły temu magowi... głównemu. Może coś mi się co ciekawego. No właśnie, szybko uczenia dają nam jeden punkt więcej do... Jak dostajemy medal, po prostu dostajemy nie 10 punktów, tylko 11. Mało, ale zawsze coś. Stary magii. Dalej. A ile to brakuje? Nie jesteś na to gotowy. Tyle punktów musimy zdobyć, żeby być zajebiści. Dobrze. Czyli jeszcze trochę. Dobrze. Dobrze. Wiem, że dobrze. Aha, jeszcze to chciałem sprzedać. 23 tysiące masz, tak? No to zaraz ich nie będziesz miał. No już mam. 40 tysięcy. Okej, ale my idziemy expić dalej. Nie jest jeszcze koniec. Za dobrze byście się mieli. Nie ma jeszcze następnych questów w Galdern, w Silden. Jeszcze trochę tutaj posiedzę po expie. Znaczy może nie tutaj. Mam ich sromany. Ale wyjdę sobie na zewnątrz, a dokładniej w tamte miejsce. Widzicie takie namioty za tym polem siłowym? Tam jest w cholery orków, którzy nie będą zbyt przyjaźnie nastawieni, nawet nie będą chcieli z nami gadać, tylko od razu nas będą chcieli zabić. Ale mi to w sumie na rękę, bo nie muszę ich potem dobijać. Panie Majju, sprzedasz mi jakieś fajne rzeczy do robienia miksturek? Pyk. No se poranno, pyk. Ile mogę zrobić tych mikstur? 6, 1. Dobra. I ja się teleportuję na zewnątrz i zaraz do was wracam.